to musi być tutaj. W szkole mówili nam, że to jest bajkowy las, wiesz? Myślisz? Tak mówili? Coś mi się nie chce wierzyć. Wygląda jak normalny. Jesteś pewna? U nas Playmobil City, las bajkowy? Nie wierzę. Och, Emma, przestań tak wątpić. Zobaczysz. Chodźmy. Chodź za mną. Trzymaj się blisko mnie. Wydaje mi się, że możemy spotkać tutaj bardzo ciekawe istoty. Myślisz? Ale wymyślasz. Ach, przestań, Emma. Chodź za mną. Zobaczysz, będzie miło. No to chodźmy w tę stronę. Zobacz. O, ale pięknie. Zobacz, Emma. Chodź za mną. Ojejku, jestem bo troszeczkę zmęczona. Rzeczywiście jest pięknie, ale popatrz tam, tam chyba jest trawa. No, zdecydowanie jest. Świeża i zieloniutka. Możemy sobie troszeczkę tutaj odpocząć. Co ty na to? Tak, połóżmy się i odpocznijmy. Przez chwileczkę chociaż. No dobrze, no to chodźmy. Zobacz, o tam. Chyba świeżo wyrośnięta, ale super. Wygląda jak łoże. Chodź, usiądźmy. Ale miło. Przyjemnie tutaj, co, Ema? Lubię z tobą spacery. Ema, a wiesz co? Myślałabyś się spotkać tutaj jakieś księżniczki? Tak, księżniczki albo zaczarowane zwierzęta. Jednorożce, co? Pewnie, sama chciałabym spotkać jednorożca. Zobaczymy. Chodź. Może już możemy już w sumie iść. Ale zobacz, tam są jakieś panie. Widzisz je? Hania. O matko, faktycznie. O kurczę, kim one są? No zobacz. Nie wiem, ale odchodzę. Może zapytajmy je, kim są. O matko, halo, halo, dzień dobry. Co panie tutaj robią? A wy co tutaj robicie, młode damy? My spacerujemy, a wy? A my też przyszłyśmy pospacerować. Jesteśmy Emma i Hania, to moja siostra. Dokładnie, pospacerować po tym pięknym lesie sobie przyszłyśmy na wycieczkę. O, my też jesteśmy na spacerze, a właściwie w drodze gdzieś. Też jesteśmy siostrami. Ja jestem starszą siostrą, a to moja młodsza siostra. O, ja też jestem młodszą siostrą i też mam rude włosy. Czy zawsze młodsze siostry mają rude włosy? Nie, maleńka, wydaje mi się, że to akurat zbieg okoliczności. Przypadek. No dobrze, musimy już lecieć, młode damy. Także do zobaczenia. O nie, poszły już, kurczę. Ema, to nie, to były księżniczki z bajek. Tak? Coś mi się kojarzyło. O matko. No właśnie, to chyba była Elza i Anna. O tak, ja spotkałyśmy księżniczki. Nieźle, co nie? Właśnie, prawdziwe księżniczki. Ja nie mogę, to chyba rzeczywiście zaczarowany bajkowy las. No widzisz? Zobacz, o matko, może pójdziemy tędy? Co ty na to? Może spotkamy jeszcze kogoś? O matko, ale jestem podekscytowana. Widziałyśmy prawdziwe księżniczki. Enia, Ema, chodź za mną, jesteś? Tak, ale jestem taka zmęczona. No dobra, no to jak już rzeczywiście będziesz bardzo zmęczona, to możemy wracać do domu. Ale nie, może jeszcze kogoś spotkamy, albo zaczarowane zwierzęta. Jeszcze mogę iść. No dobrze. O kurczę, Emma, zobacz tam. Co to? Tam ktoś chyba jest. O kurczę. No właśnie, zobacz, jaką ma piękną suknię. To jakaś kolejna księżniczka. Możemy ją troszeczkę podglądać. A co to za krzakiem, Hania? Nie wiem, piękny. To chyba tron z róż. O matko, to prawdziwa księżniczka. Kolejna. Chodź, chodź. Może zbliżmy się do niej troszeczkę bardziej. Ale poczekaj, Hania, na pewno nie jest niebezpieczna? Nie, jest piękna. Chodź, zobaczymy. Hej, dzieciaki, co to robicie? W środku lasu? Co robicie? O, matko zobaczyła nas. O nie, o nie. Wie pani co? Byłyśmy tutaj sobie troszeczkę na spacerze. A nie przejmujcie się, nie musicie się mnie obawiać. Podejdźcie. Chcecie troszeczkę zobaczyć moje piękne róże? O, cześć. Cześć, małe, co wy tu robicie? No właśnie, właśnie z nimi rozmawiałam. O, dzień dobry pani. My jesteśmy siostrami, Ema i Hania. No właśnie, jestem mała Ema, siostra młodsza Hani. A panie, kim panie są? Co panie tu robicie? No właśnie, my się przechadzamy, tylko nie chcemy panią przeszkadzać zupełnie. O, nie musicie się przejmować, ale skoro już musicie lecieć, do zobaczenia. Jak macie na imię? Hania i Ema. Do zobaczenia, Haniojemo. O matko, to chyba znowu były księżniczki. Znowu mi się kojarzą. Kto to był? O kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Ema, może ty? To chyba była Roszponka, te długie włosy, a tej drugiej to chyba nie znam. No właśnie, Roszponka. O kurczę, ale niezwykły dzień, co nie?
No to w takim razie chyba już zdecydowanie możemy iść do domu. Robi się już chyba troszeczkę późno. Mama i tata będą się martwić. To którędy? Tędy? O, ktoś znowu tam jest. O kurczę, ale pani ma czerwone włosy jak ja, nawet bardziej. Dzień dobry pani. My tylko spacerujemy, nie chcemy przeszkadzać. Ale ma pani dziwne nogi. O, młoda damo, to nie nogi. Mam płetwy, jestem syreną. Witam was poza tym. Nie musicie się mnie obawiać. Ja tylko odpoczywam. Możecie podpoczywać ze mną. Aha, jest pani syrena. A co pani tutaj robi? Czemu pani siedzi w tej sadzawce? To nie sadzawka, to zaczarowana kałuża. I odpoczywam sobie trochę. Ale robi się późno, także będę musiała się zanurzyć. Na was na pewno też już czas. Czekają na pewno w domu rodzice. Także do zobaczenia, młode damy. O matko, zniknęła. O kurczę, to była prawdziwa syrena, Hania! No właśnie, o matko, ile ekscytujących spotkań dzisiejszego dnia. No właśnie, spotkałam prawdziwą syrenę, też chcę być syrenką. A gdzie te jednorożce? Nie wiem, i tak już chyba wystarczy tych wrażeń na dziś, co? Musimy już lecieć do domu. Chyba to nawet jest sen, co myślisz, Ema? Chyba tak, ale to będzie mój ulubiony sen. Tak, dzięki Haniu za ten spacer.